Historia ta wydarzyła się w 1977 roku w Ensku. Ensk to jedno z tych małych miasteczek, gdzie życie zawsze płynie wesoło i błogo. Każde z takich miasteczek posiada jednak swoją mroczną tajemnicę. W wypadku Enska był to stary, dwupiętrowy drewniany domek z zabitymi deskami, drzwiami i okiennicami. Większość ludzi już dawno pozapominała o tym budyneczku, który znajdował się daleko od głównych ulic miasta, otoczony ścianami dwóch większych domów i płotem. Od czasu do czasu zachodzili tu pijacy, aby załatwić swoje potrzeby, więc nikt domku nie odwiedzał. Jedynie ludzie starszej daty odnosili się do tego miejsca z bojaźnią, pamiętając o pewnej przykrej historii. Kiedyś, podczas remontu, na atak serca zmarło tam po kolei 4 robotników, a pozostali kategorycznie odmówili dalszej pracy, przy czym pozabijali okna i drzwi deskami, żeby do środka nikt nie wchodził. Latem 77 z uczelni do miasteczka wróciła paczka dobrych przyjaciół. 4 chłopaków i 3 dziewczyny. Duszą towarzystwa i nieformalnym przewodnikiem grupy była Sońka, zwana Rzutką. Grała na gitarze, organizowała biwaki, niczego się nie bała i we wszystkim chciała być najlepsza. Pewnego wieczora, wracając z imprezy, cała grupa znajdowała się w dalekim końcu miasta. Chłopacy za potrzebą zaszli za róg. Traf chciał, że tutaj właśnie znajdował się niesławny drewniany domek. Wróciwszy, zaczęli rozmawiać na jego temat i wszyscy zaczęli się zastanawiać, co tam w środku może być, a przede wszystkim, dlaczego jest zamknięty na 4 spusty. Jeden z chłopaków spytał: balibyście się spędzić całą noc w tej ruderze? Nie trudno się domyślić, jak zareagowała na to Sońka. A co w tym takiego strasznego? Wszyscy przecież doskonale wiedzą, że duchy to tylko dziecięce wymysły. Jedyne, czego trzeba się bać w tym domu, to szczury. A tak w ogóle to jutro się tutaj spotykamy i wchodzimy tam. Decyzja została podjęta i wszyscy rozeszli się do swoich domów. Następnego dnia, zaopatrzywszy się w porządne latarki, zebrali się w umówionym miejscu i zaczęli szukać jakiegoś wejścia do środka. Jeden z chłopaków odkrył, że drzwi do piwnicy nie są zabite deskami, a jedynie zamknięte od środka na haczyk. Pod naporem kilku rąk zardzewiały metal ustąpił, a drzwi otworzyły się, ukazując poczerniałe i omszałe schody w dół. Ze środka powiało zimnem i wilgocią. Zupełnie jak w egipskim grobowcu! Wesoło zawołała Sońka. Poszła pierwsza, oświetlając punktowym światłem latarki przegniły strop i ściany. Znalazła schody na górę. Przez zabite deskami okiennice przenikało zaledwie kilka promyczków słońca, oświetlając porzucone gdzieniegdzie przedmioty. Pędzle, wiadra z zaschniętą farbą, nadgniłe rulony tapety i kilka mebli, przykrytych starymi gazetami. Cholera! Gazeta z 58! Idziemy na piętro. Na piętrze było 6 pokojów. Były one w pełni umeblowane. Nawet podłogi przykrywały przegniłe dywany. Wszyscy zaczęli się rozglądać i szperać w szufladach. W pewnym momencie wszyscy usłyszeli tupot stóp, małych stóp dziecka. Kurde, już za nami przyleźli, stwierdziła poirytowana Sońka. Wszystkim zrobiło się nagle jakoś nieswojo. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, gdzieś coś straszliwie huknęło. Chodźmy stąd, dobra? Szeptem spytał któryś z chłopaków. Sońka jednak była uparta jak osioł. Tchórzycie, w takim razie w porządku. Udowodnię wam, że jestem w stanie przynocować tu sama. I nie będę się bała nic a nic. Oglądając się za siebie, grupka powoli zeszła do piwnicy i skierowała się do wyjścia. W tym momencie na parterze tuż nad ich głowami przetoczyło się coś bardzo ciężkiego i z rozpędu łupnęło w ścianę. Młodzi wysypali się na ulicę. Słońce świeciło jasno. Oczy bolały ich od tak nagłego przejścia z ciemności w dzień. Hej, gdzie jest Sonika? Spytał ktoś. Sonia, nie żartuj sobie tak! Dziewczyny krzyknęły w ciemność. Po chwili z piwnicy doszły się słychać kroki, a zaraz po nich pojawiła się Rzutka. W ręku trzymała piękną broszkę zdobioną błyszczącymi kamieniami. Widzicie, co znalazłam? Jak wy uciekaliście na ulicę jak te ostatnie tchórze, to ja zaczepiłam swetrem o jakąś szafę, a ona się otworzyła.
Tam wisiała ta broszka przypięta do jakiejś starej szmaty. Śliczna, prawda? Sonika, ty naprawdę chcesz przenocować w tym domu? Powiedziałam wam przecież, że się nie boję, tchórze niewierne. W tym domu nie ma nic oprócz szczurów i starych szmat. Jestem gotowa przenocować tu choćby dziś. Wieczorem wszyscy spotkali się w tym samym miejscu. Sonika z plecakiem zarzuconym na ramię była pewna swego. Chłopacy przytaszczyli z któregoś podwórka ławkę. Wszyscy usiedli na niej i zaczęli przygotowywać się do długiej nocy. Sonia, jeśli coś, to krzycz, dobra? Co macie na myśli przez jeśli coś? Wszystko będzie dobrze, punktualnie o 6 wyjdę do was wesoła i wyspana. Z tymi słowami Rzutka zniknęła w ciemnościach piwnicy. Noc była bardzo ciepła, a i tematów do dyskusji nie brakowało. Chłopaki przynieśli wino, karty. Słowem, oczekiwanie nie było jakąś straszną nudą. Około godziny 3 ich rozmowę przerwało głośne uderzenie. W domu przewróciło się coś ciężkiego, prawdopodobnie szafa. Sonika nie krzyknęła. Pewnie od szczurów się opędza. Zażartowała jedna z dziewczyn. Rozmowa potoczyła się dalej. Zaczęło świtać. Do umówionej pory pozostały 2 godziny. Paczka przycichła. Pomiędzy rozmowami pojawiały się coraz dłuższe pauzy. Wszyscy nasłuchiwali choćby najmniejszego dźwięku z wnętrza opuszczonego budynku. Nadeszła 6. 6:10. 6:15. Śpi? Czy co? Idziemy do środka? Może jednak coś? Ciasno przytuleni jeden do drugiego weszli do piwnicy. Cisza panowała niesamowita. Po wejściu na parter w pierwszej chwili niczego nie zauważyli. Dopiero gdy jeden z chłopaków oświetlił latarką róg pomieszczenia, dostrzegli zwiniętą w kłębek Sońkę, roztrzęsioną i zapłakaną. Była w takim szoku, że nie potrafiła się nawet wyprostować. Cała dygotała, a zakrwawione ubranie wisiało na niej w strępach. Twarz pokrywała zakrzepła krew. Po tych wydarzeniach Sonika spędziła rok w szpitalu psychiatrycznym. Z nikim już nie rozmawiała. Na pytania odpowiadała krótko na kartce. Co się stało z nią w tym domu? Tego nikt z grupy nie wie. Wiadomo tylko, że lekarze doliczyli się na jej ciele około 50 ludzkich ugryzień i mnóstwo zadrapań. Brakowało jej również 2 zębów. Po wyjściu ze szpitala wytrzymała 2 miesiące. Potem się powiesiła. Co się stało w domu, w którym nie było żywej duszy? Tego nikt już się pewnie nie dowie. Milicja wezwana na miejsce przeszukała cały budynek i nie znalazła kompletnie niczego. Nawet szczurów. Wejście było jedno, przez piwnicę. Wszystkie pozostałe były dokładnie zabarykadowane. Czasem po prostu warto się bać.